Partnerem audycji jest finne.pl. To platforma, dzięki której firmy łatwo znajdują miejsce na kolejne biuro, co-working, klub, magazyn. Tylko zweryfikowane oferty z bezpośrednim kontaktem do właściciela. Szukasz biura? Wejdź na finne.pl/cosmopolitans i zobacz selekcję najlepszych miejskich biur w pięciu kluczowych aglomeracjach w Polsce, przygotowaną dla słuchaczy podcastu. finne.pl/cosmopolitans. Karolina, a jak twoje doświadczenia z Finne? Super. Strasznie mi się podoba, że ten serwis jest niebywale transparentny i myślę, że to głównie dzięki temu, że za poprawność danych odpowiadają właściciele i to do nich prowadzą kontakty więc finne to dla mnie jest szybkość, łatwość korzystania i przyjemność estetyczna. Samo szukanie sprawia frajdę. To jak zakupy w dobrym sklepie z ciekawym towarem na półkach i serdeczną obsługą. Polecamy finne.pl/Cosmopolitans. Dzień dobry, środa rano. Witamy Was serdecznie w naszym podcaście Cosmopolitan z Karolina K. M. blueprint Natasza Kotarska i nasz dzisiejszy gość, a właściwie gościni, Marta Wysocka, z którą porozmawiamy o mieście oczywiście, ale o specyficznej stronie miasta. No bo miasto to, słuchajcie, czasem kawiarnia, czasem przedszkole, czasem szkoła i praca, ale czasem jest to też miejsce do którego często nie chcemy zaglądać, a życie pokazuje, że czasem nie mamy wyboru. Bo to też czasem jest szpital i przestrzeń dla zdrowia. Marta Wysocka, architekt przestrzeni dla zdrowia, zapraszamy. Karolina Kajm, Blueprint, Marta Wysocka, architekt przestrzeni dla zdrowia, Natasza Kotarska, witamy Was serdecznie. Rozmawiamy dzisiaj o specyficznej stronie miasta, bo Marta zajmuje się taką przestrzenią, która ma wpływać na naszą regenerację, na nasze ozdrowienie. Często zajmuje się przestrzenią architektury w szpitalach na przykład właśnie, chociaż nie tylko, i dzisiaj poopowiada nam, jak to się dzieje w jej pracy i jakich sposobów y, używa, żebyśmy szybciej się regenerowali, szybciej dochodzili do zdrowia? Czy to w ogóle jest możliwe? Ja domyślam się, że ona się spotyka z wieloma. Trudnościami i problemami na swojej drodze, więc wszystko za chwilę stanie się jasne. Witam serdecznie. Dzień, dobry. Drogi Dzień panie. dobry. Marta, szpitale to jest tak trudna przestrzeń miejska, a jest tak bardzo oczywista. Ja myślę, że my często wypieramy te przestrzenie, które nie chcemy, żeby nas dotyczyły. I my się rzadko zastanawiamy, że miasto to są szpitale, bo myślimy sobie parki, restauracje to wszystkie fajne miejsca, w których byśmy chcieli w mieście być przejść się na spacer, ale szpital to jest tak bardzo ważna przestrzeń w naszym życiu, bo większość z nas swoje życie zaczyna od tego miejsca i często tam też się kończy tak i bardzo często to podkreślam, tak że to jest takie koło życia, że tam się rodzimy i bardzo często tam też y, kończymy tam swoją drogę. I tak naprawdę ja też muszę się przyznać, że kiedyś było tak, że też nie myślałam o tym, że ten szpital tam jest. On tam był. To było dla mnie oczywiste zawsze. I w momencie, kiedy zaczynałam y, pracę właśnie w szpitalu, to był absolutny przypadek, no, ale musiałam się odnaleźć jakby w, 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 tym, w tym otoczeniu i się, się go nauczyć. Też myślałam, że szpital to jest tylko budynek i w środku jest lekarz i jakby to wystarcza i to jest już koniec y, wszystkiego, co jest nam potrzebne do tego, aby spełnić całą funkcję. A okazuje się, że nie, że tam pracuje bardzo dużo różnych ludzi, którzy nie zawsze są lekarzami i nie zawsze są pacjentami i oni zawsze dbają o to, żeby było nam dobrze albo żeby zapewnić nam godne warunki bytowania tam. Ale to nie jest takie oczywiste, tak? Nam też się wydaje, że tam takby przychodzimy i otrzymamy pomoc. I w takiej przestrzeni yy, urbanistycznej jest to dla nas oczywiste, że on tam jest, ale ktoś go kiedyś tam zaplanował, że, że tam się znalazł, że był w, konkretnie w tym miejscu, że pełni konkretną funkcję. I tak się na przykład dzieje przy szpitalach, które mają oddziały pulmonologiczne w swoim yy, składzie. I to są takie szpitale, kiedy na przykład zrozumiałam, kiedy wyszłam z jednego z nich na zewnątrz i zaczerpnąłam bardzo mocno powietrza i okazało się, że obok jest las sosnowy i że jak ja mam tutaj problem z płucami, no to on mi super pomaga, że ja tak oddychała pełną piersią. I to jest ważne, tak? bo ktoś o tym kiedyś pomyślał, że ten szpital powinien taki być. I tak naprawdę każdy oddział i każdy budynek ma konkretne wymagania, które musi spełnić w związku z tym, jakie przypadłości leczy. I, i, I dla nas, jakby to jest coś takiego, co, co jest, a ktoś musi o tym myśleć z zewnątrz, żeby te wam warunki spełnić. Ty o tym myślisz. Zdarza się, czasami się zdarza. Tak, że, że, że myślę, że, że wymyślam, że też pomagam czasami i staram się też yy, uświadomić niektórych, którzy już wpadli w rutynę. Może w tym właśnie, że to jest dla nas takie oczywiste, że ten szpital jest w mieście i musi być. Bo on bardzo często pełni taką funkcję oczywistą. I, i też jedną z dowias zastanawiałam się, jaką on pełnił funkcję w mieście. I tak pomyślałam sobie, że on zapewnia mi bezpieczeństwo. Tak? Że to jest coś takiego, że jak jestem w mieście, to myślę sobie, a dobra, jak coś mi się stanie, to ten szpital gdzieś zawsze tutaj jest, ja do niego trafię ktoś mi tam pomoże. A, a, a w takich miejscowościach bądź miejscach, gdzie go nie ma, no to staje się wtedy problem, tak? Ktoś musi po nas pojechać, przywieźć, asekurować, a tutaj czujemy się bezpiecznie. Czyli to miasto szpitalem, tymi budynkami nas, jakby, otula i asekuruje, i daje nam poczucie bezpieczeństwa. Szpital to w ogóle była pewnie. Pierwsza z funkcji, powiedzmy, po ratuszu i katedrze, takich czy karczmie jeszcze użytkowych, które w, w miastach się pojawiały i które miasta współtworzyły, i że zdecydowanie, jak się nad tym zastanowić, to jest to taka lokalizacja niesłychanie miasto twórcza. I, I trochę uważamy, że jest totalnie oczywista, czyli wybierzemy pewnie miasto do życia, jeżeli chcemy je zmienić, na przykład ze względu na pracę czy edukację, no a szpital wiadomo jest. Tak, to jest oczywiste. Że w większych miastach zawsze szpital gdzieś jest, gdzieś jest blisko. Hmm. Tak, albo w razie czego możemy się do niego szybko dostać. Ale yy, zgodnie z historią, te, te szpitale jakby pojawiały się, ewoluowały, tak? bo to na początku były miejsca, które jakby yy, dawały nam pomoc. Były to jakieś budynki przeznaczone do tego. Dopiero potem one zostały były fundowane przez, przez niektórych zamożniejszych mieszkańców. W przypadku większych miast i tam powstawały konkretne szpitale projektowane z jakimś konkretnym zamysłem i one do dzisiaj bardzo często są. Są remontowane, rozszerzane, niektóre w przypadkach przenoszone, bo już nie spełniają swojej funkcji, tak? bo to też jest ważne, że medycyna rozwija się bardzo szybko. A architektura nie rozwija się tak szybko, tak? To jest proces bardzo długi, który jakby też ogranicza budowa, bo rozwój medycyny jakby dzieje się w mniejszej skali, ale daje nam jakby większy efekt, a architektura rozwija się troszeczkę dłużej, bo ona musi się wybudować i jakby musi zadziałać. Ja też bardzo często oglądam projekty zagraniczne, no bo czerpiemy inspirację, bądź oglądamy, jak, jak się rozwija świat, i wtedy patrzę na to, że ten projekt super wygląda. Jest, no, zamiast jest piękny i to wszystko pięknie funkcjonuje, ale nagle potem się okazuje, że dochodzą do tego ludzie, dochodzi do tego pacjent, dochodzi do tego y, lęk przed y, z utratą życia, przed utratą zdrowia, o tym, że się boimy o siebie i odczuwamy takie pierwotne, bardzo mocne uczucia. I wtedy jakby te nasze zamysły nie do końca funkcjonują, bo nie wiemy, jak się zachowamy wtedy. Tak? I, I ta przestrzeń szpitala zawsze jest bardzo mocno stresująca, bo tam odczuwamy bardzo negatywne uczucia. Rzadko to są uczucia szczęścia, bo bardzo często też doznajemy czegoś takiego, że, że zdrowie tak? albo y, dostaniemy bardzo dobrą diagnozę. No to się cieszymy, ale częściej pamiętamy te negatywne uczucia, które tam odczuwamy. I to jest ten problem tej przestrzeni. Czyli na czym właściwie polega Twoja rola? Moja rola polega na tym, że obecnie badam szpitale i próbuję im wskazać to, że pewne rzeczy można poprawić albo pewne rzeczy, których nie dostrzegamy, są też ważne do tego, aby pacjent się nie stresował, a stres pacjenta wpływa też na pracę personelu, lekarzy. I, i wszystkich ludzi, którzy zapewniają nam bezpieczeństwo i jakby zmniejszając stres przez proste zabiegi, przez to, że możemy się łatwo odnaleźć w przestrzeni, przez to, że nie czujemy się odrzuceni, że mamy kawałek swojego miejsca, że mamy dobrą wentylację albo dostępność, po prostu najprostszą dostępność do budynków, taką, że można wejść, może wejść tam osoba starsza bądź niepełnosprawna. Daje nam y, takie zmniejszenie stresu i lepszy warunek pracy. O Marta, ja myślę, że ty masz bardzo dużo pracy. <głosy> <głosy> w Polsce. <noise> tak, tak. Teraz z tym pomyślałam, właśnie, że, że ta dostępność to jest dużym problemem, <noise> że, że to jest takie, co zapominamy o tym bardzo często. Jest taka piramida, która mówi o tym, że szpitale powinny zapewniać najpierw to poczucie takiego bezpieczeństwa i zaopiekowania, czyli zostajemy podstawową opiekę medyczną. Taką, że ktoś nas zaopatrzy, postawi diagnozę, nie wiem, zatamuje krwawienie, tak już mówiąc prosto. Potem, jakby dopiero odczuwamy tą resztę, tak? Że czujemy się bezpiecznie gdzieś przez to, że mamy odpowiednie kolory zastosowane we wnętrzu, że możemy tam wejść, że wiemy, że ten oddział to jest chirurgia, a, a nie alegrologia. I tak myślę, że tego nam brakuje. A potem następnym punktem w piramidzie jest to, że możemy się spotkać z rodziną, i ta rodzina też nam daje dużo. Dużo zaopiekowania i dużo poczucia bezpieczeństwa, bo yy, czujemy się wtedy jakoś swojsko wtedy, kiedy mamy ich obok siebie, tak? bo często odseparowanie też jest takim czynnikiem, że ludzie czują się źle. Często też jest tak już namacalnie, jak, jak, jak to zbadać, jak to zobaczyć. Często jest tak czasami, że jak ludzie przychodzą do szpitala, mają całkiem inne wyniki badań niż takie, które badamy jakby w domu. Także są, nie wiem, podwyższone tętno, złe samopoczucie, i to jest związane z tym, że są po prostu odseparowani, wrzuceni w jakieś środowisko, które jest całkowicie obce, nieprzyjazne, zimne, białe i takie bardzo, bardzo nieprzyjemne. I, i, I to jest jakby kolejny czynnik, który mówi nam o tym, że szpital nie jest fajny i potrzebujemy jakiegoś kontaktu z ludźmi, a pandemia jakby nam to jeszcze zabrała jeszcze bardziej. To jest drugi temat, który jest tematem rzekom, żeby o, o nim opowiedzieć. I potem jakby zwracamy uwagę na to, właśnie, w jakiej przestrzeni jesteśmy, że y, czy ona jest odpowiednim kolorem, czy jest odpowiednie światło, czy jest wentylacja, temperatura, i, i, i czy czujemy się tam dobrze, i czy chcemy tam przebywać dłużej, bo zazwyczaj nie chcemy chcemy szybko wychodzić do domu. A to też jest taki czynnik, który nie sprzyja temu, żeby zdrowieć i, i żeby myśleć o tym zdrowiu pozytywnie. Czyli kiedy możesz powiedzieć, że twoja Praca przyniosła efekt, bo trudno chyba mierzyć poziom stresu na wejściu i na wejściu. Tak, to jest raczej odczucie subiektywne bardziej. Ale myślę, że, że, że daje nam dużo. Tak? I oprócz tego, że cały czas myślimy o pacjentach, bo to jest takie nasza podstawowa misja, to mamy jeszcze lekarzy. I to jest jeszcze też wa ważny użytkownik tej przestrzeni, bo gdyby nie oni, no to cały jakby konspekt szpitala legnie w gruzach, bo potem tam idziemy, żeby spotkać się z lekarzem i żeby doznać się pomocy. Czyli wracam do, do działań. Co można, co można zrobić, żeby wszystkie te osoby, które tworzą mikrospołeczność przez określony czas, Czuły się w tej mikrospołeczności dobrze, i żeby stres jednej grupy nie stresował kolejnej grupy, tak, aby wszyscy się później nakręcali na coraz wyższy poziom. Ja swoje działania zaczynam po kolei, czyli od tego, że jak przekraczamy bramy szpitala, to, to pierwsze, co, to pierwszym czynnikiem stresującym jest to, że nie możemy znaleźć miejsca, do którego idziemy. I to jest coś takiego, co ludzi bardzo denerwuje. W dzisiejszych czasach, kiedy możemy podjechać wszędzie, zaparkować, znaleźć, mamy oznaczenia, kolorystykę, dużo fajnych przykładów w przestrzeni miejskiej, które się dzieją, które są wdrażane. W tych małych miastach i kompleksach budynków, w którym są szpitale, rzadko mamy. Dobre oznaczenia i rzadko jest tak, że możemy od razu znaleźć nasz punkt docelowy, gdzie się, chcemy się udać. I to jest jakby pierwszy i największy czynnik, który nas stresuje. Kiedy już dotrzemy gdzieś zmęczeni i, i bardzo zestresowani, to już jesteśmy tak zdenerwowani, że jakby chcemy wyładować ten stres na no kimś, kogo pierwszego spotkamy w swojej drodze, że już tutaj tak długo czekaliśmy i tak długo dziś szliśmy i zrobiliśmy tyle okrążeń, żeby dotrzeć do tego budynku i na to piętro i do tego pomieszczenia. I, i, I to jest jakby pierwszy czynnik, który należy wyeliminować. A tutaj mamy wiele sposobów różnych, żeby tak zadziałać. I, i, i to jest między innymi moja praca, bo ja często badam to, ankietyzuję uczestników ruchu szpitalnego, różne grupy. Y pytam ich, czy, czy, czy dobrze im się chodzi, czy nie mają jakichś barier, które mogą ich spotkać po drodze, bo to jest drugi temat, jeżeli chodzi o dojście. Bo bardzo często jest tak, że idąc gdzieś, potrafimy sobie zrobić więcej krzywdy. Niż, niż, niż tego, żeby uzyskać pomoc i, i jakieś uleczenie. Bo czasami jest tak, że chodniki są niesprawne, że mamy duże krawężniki i nie możemy dojść albo możemy się potknąć. Tak? No możemy też sobie zdać sprawę z tego, że w szpitali nie korzystamy jako zdrowi ludzie, bo tak nie jest, bo idziemy tam, kiedy potrzebujemy pomocy, więc jesteśmy w jakiś sposób uszkodzeni. Więc chcielibyśmy, żeby wszystko było ładnie, sprawnie i, i żeby nie męczyć się aby dojść do oddziału, i dojść na poczekalnię, dojść do gabinetu. I to jest jakby pierwszy czynnik, który, który próbuje uleczyć. I próbuję też właśnie uświadomić to, że, że niewielkie działania, że to nie jest tak, że musimy przebudować od razu cały kompleks i powiedzieć, że tutaj wszystko jest źle. Wystarczy parę wizualnych zabiegów na terenie i one bardzo mocno usprawnią nam funkcjonowanie i wyeliminują nam pierwszy czynnik stresowy, z którym się spotykamy. U użytkownika tego terenu, czyli, czyli u pacjenta, bądź u rodziny pacjenta, albo po prostu u kogoś, kto potrzebuje gdzieś się dostać na tym terenie. Czyli komunikacja. Tak, <laughs> dokładnie. Prost, prosto to umówiąc, to jest komunikacja. To się ładnie nazywa wayfinding i, i, i prosto oznaczenia, yy, piktogramy takie, które mógłby może każdy zrozumieć. Czasami proste wizualne znaki gdzieś w przestrzeni bardzo nam pomagają. Tak, że, że trzeba mieć na ten temat wiedzę i, i, i jakby duże badania i analizy terenów i wtedy możemy sobie jakoś pomóc. Powiedz mi, skąd inspiracja do tego, żeby się zająć takim tematem w życiu? Bo jakby... Y Oznakowywanie szpitali, ewentualnie redukcja stresu na oddziale, to nie jest kierunek studiów, który <śm> można <śm> znaleźć na większości uczelni, czyli musiałaś to wymyślić sama. Tak, wymyśliłam sobie to sama. <grych> tak jak mówiłam, pracowałam przez większość swojego życia w jednym ze szpitali. Tam budowałam szpitale. Zajmowałam się od projektowania, przez przygotowanie przetargu, po wybudowanie konkretnego budynku. No i byłam jakby urzędnikiem, który uczestniczy w całym procesie ze swoją wiedzą, bo ja jest z wykształcenia jestem architektem, inżynierem, więc jakby mam taką swoją podstawową wiedzę tego, jak się buduje o, o procesach funkcjonalnych i, i, i procesach budowlanych i yy, weszłam w strukturę szpitala i tam zauważyłam, co jest nie tak, tak jakby to było, siedziało gdzieś pod spodem i mówią, no nie, hej, zrobicie źle, tak, tutaj nie może być tak, musi być inaczej, bo mimo to, że robimy tak od zawsze i tak może być, to może poprawmy to i, i tak jakby stąd to się wzięło. Ja przez kilka lat to obserwowałam i, i stwierdziłam, że należy coś z tym zrobić. Dlatego teraz y, rozpoczęłam proces doktoryzacji i piszę na ten temat i próbuję podjąć właśnie takie różne działania z, w swoim mieście i w miastach, w które chcą ze mną współpracować, w jednostkach, które też wyrażam chęć do tego, żeby cokolwiek poprawić i próbuję znajdować ich problemy i pomagać im w pracy w najprościej świecie, tak? bo, bo to od tego, że pomagam im redukować stres na wejściu, potem mamy kolejne procesy, potem mamy y, siedzenie w kolejce, oczekiwanie, Dlaczego się denerwujemy w tej kolejce, że, że jest źle? Dlaczego kiedy już leżemy jako pacjent jest nam też nieprzyjemnie? Dlaczego sale chorych są też odczłowieczone bardzo mocno? I, i to są takie rzeczy, które, które są nie pierwszą potrzebą, bo pierwszą potrzebą jest udzielenie pomocy, a drugą potrzebą jest jakby redukcja stresu w dzisiejszych czasach, kiedy to jest wszechobecne i wszyscy jesteśmy tak zestresowani, że wystarczy nam mała iskra, a wybuchamy. I to nie pomaga. Ja wiele razy naprawiałam ściany uderzone przez pięści kogoś, bo się zdenerwował, albo wy, wywalone drzwi, yy, bo, bo próbował coś zeszturmować sobą, bo był tak sfrustrowany tym, co się działo. Więc yy, chciałabym uniknąć takich sytuacji i pomóc pacjentowi i przy okazji lekarzowi, bo oni są bardzo ważni dla nas. A powiedz mi, jak znajdują cię twoi klienci, bo tak jak powiedziałyśmy wcześniej, no to nie jest pierwsza potrzeba, tak? Więc to. Pewnie na liście tych potrzeb kogoś, kto zarządza określoną jednostką, jest gdzieś tam nisko, nisko. No i teraz kto pierwszy? Czy ty wchodzisz do szpitala i mówisz: O, to ja zaczynam redukowanie. <noise> Proszę mi dać tu pole, czy ktoś się do ciebie zgłasza i mówi: Słyszałem, widziałem, chciałbym. Ja bardzo często właśnie wchodzę, wyważam drzwi i mówię, że słuchajcie, należy coś zmienić. Ale jakby zaczynam edukowanie, tak? Że, że my jako użytkownicy, bo już jesteśmy żydowni w jak wszyscy, też możemy wiedzieć, że możemy czegoś oczekiwać, tak, że możemy się spodziewać czegoś konkretnego, że to nie będzie tylko twarde krzesło i biały korytarz, który nam powie Jezu, Jezu, zaraz coś się wydarzy i czujesz jak w horrorze Hitchcocka i jest, zaraz ktoś wyjdzie za rogu. Ale tam może być przyjemnie, tak? Że, że często. W przypadku nas kobiet też takie życia dramatyczne na jakichś oddziałach też są nieprzyjemne. I potem jak kojarzymy, no to widzimy tą białą przestrzeń albo zimne płytki dookoła, a wcale tak nie może być. Tak? Może czasami wystarczy ściemnić lekko światło, postawić trochę zieleni i czujemy się trochę bardziej przytulnie jak w domu. Ostatnio też analizując jakieś przestrzenie, pomyślałam sobie, dlaczego gabinety dentystyczne, tam gdzie trochę jest kolorowych akcentów, zabawki i, i jakieś kolorowe rysunki na ścianach, sprawiają, że dzieci czują się mniej traumatycznie w tej przestrzeni i lubią tam przychodzić, bo jest fajnie, bo mogą się pobawić, bo jest kolorowo, bo coś się dzieje, bo może ktoś się do nich uśmiecha. I nie jest tak, że przychodzę, kładę się na fotelu i leżę i zaraz coś mi się wydarzy złego, że dlaczego my, jako dorośli, też nie mamy pielęgnować tego, że to, że to nasze. Że wewnętrzne dziecko też potrzebuje utulenia. Tak? I, i, I ta przestrzeń może nam ją dać, i może będziemy czuć się zdrowsi i dużo lepiej będziemy funkcjonować w takiej przestrzeni, szybciej dochodzić do zdrowia. Rzeczywiście tak jest, że w dobrej przestrzeni szybciej, jak mówisz, dochodzimy do zdrowia i się regenerujemy, ale też możemy liczyć na lekarzy i pielęgniarki, na przykład, którzy są w stanie. Też się regenerować, i też przyjemnie im się pracuje w miejscu, które jest przyjazne. Tak, i to jest jakby drugi problem, tej, tej przestrzeni w, w, w mieście, bo y, oni też tam pracują, tak? To jest ich miejsce pracy, gdzie czasami spędzają po 24-36 godzin. Bo w naszym kraju nie normujemy tego. Lekarz może pracować aż padnie. Y, I też musi się regenerować. I, I bardzo często spotykam się z takimi głosami, że Ktoś mówi, no przecież jak można spać w pracy? Halo, no przecież to jest praca, tak? Ja nie śpię w pracy. Jak idę na 8 godzin, to ja nie śpię w pracy. No, ale lekarz czasem śpi. Tak, to wtedy zawsze mówię, że no dobrze, no ale jeżeli na przykład wydarzy mi się wypadek i trafiam do szpitala, jadę na SOR, jadę na salę operacyjną i wszyscy zwołują lekarzy, anestezjologów, yy, zespół pielęgniarski, który ma im pomóc. Ja bym chciała, żeby ten zespół był wyspany, żeby nie był zmęczony po kilku godzinach yy, Niewyspania, nie, nie regeneracji, dużego stresu, tak? Bo to jest duża odpowiedzialność działając z, z naszym zdrowiem i życiem. Yy, I ja, ja nie zazdroszczę takiej pracy, bo to jest bardzo stresujące, tak? bo, bo to my jesteśmy zestresowani, że nam coś się dzieje, a ktoś nam musi pomóc. Czasami jesteśmy w szoku, czasami leje się krew, czasami dzieją się różne, nieprzyjemne sytuacje, a ten ktoś musi być przygotowany na to, żeby wtedy zadziałać i udzielić nam pomocy. To jest bardzo odpowiedzialna i, i, i stresująca praca. Ja bym chciała, żeby ktoś taki. Jeżeli już mam mnie operować albo mam mi pomóc w tym momencie, to wolę, żeby, żeby był wypoczęty i wiedział, co robi, I żeby, żeby, żeby mi pomógł i żeby się nie pomylił. A według przepisów taki, taki pokój ma mieć kozetkę, umywalkę i, i może nie wiem, krzesło do spania, albo stolik kawowy, to już jest luksus. Z opisu cela więzienna. Tak, tak, to tak brzmi. Tak się... ja, czas, ja czasami też to podkreślam, tak, że, że wolałabym, żeby szpital przypłynął hotel. Że przychodzimy, tylko mamy specjalistyczne usługi, tak oprócz masażu, mamy też jakieś zabiegi, y, operacje i takie rzeczy. A w rzeczywistości jest tak bardzo często, że to jest taka szara sala więzienna, w której źle się czujemy i bardzo szybko chcemy stamtąd uciec. I to dotyczy i pacjenta, i lekarzy, mhm. tak. Czyli szpital jako miejsce pracy, czy jako przestrzeń właśnie odróżnia to od wielu innych miejsc pracy, że tam przebywamy długo. Potrzebujemy miejsca na spanie. Z piwą zarówno pacjenci, jak i ci, którzy pomocy udzielają, więc mówimy o tym, że tworzy się no, taka w określonym czasie grupa, która chcąc nie chcąc, żyje na zamkniętej przestrzeni. To tak. też musi w pewnym sensie wspomagać stres, bo trochę nie jesteśmy jako pacjenci z własnej woli. Jesteśmy, ale nie do końca jesteśmy. No, zazwyczaj nie jesteśmy z własnej woli, tak? Nikt nie chciałby tam przebywać i nikt nie chciał być chory. To jest jakby dla nas wszystkich jasne, że nie chcemy tam być po prostu, a musimy. Więc to jest taki problem, że, że właśnie zamykają nas w jakiejś obcej przestrzeni. Ja też bardzo często mówię o tym, że jakby tracimy nasze codzienne rytuały w momencie, kiedy przybywamy w szpitalu, bo, bo nie, nie bierzemy teraz pod uwagę kogoś, kto na przykład leży i nie jest w stanie stać z łóżka i, i musi. Jakby przybywać w szpitalu, ale bierzemy pod uwagę osoby, które są chodzące na przykład. I, i zamykamy się w szpitalu, i tracimy jakby swoje codzienne przyzwyczajenia. Musimy zacząć żyć życiem szpitala, czyli budzić się o 6 rano, pierwsze badania, potem śniadanie, wszyscy jesteśmy ledwo przytomni, ale musimy jakby działać w jakimś kręgu czasowym, żeby wszystko się z, 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 zmieściło. A my na przykład nie, wiem, wstajemy o 9, idziemy biegać, potem może pijemy jakąś kawę, może pijemy ciepłą wodę, może potem czytamy książkę i może dopiero potem zaczynamy funkcjonować. A tu jest całkiem inaczej. tak? I, i jakby problem w szpitala też jest to, że że na chwilę odrywamy się od swojego codziennego funkcjonowania i zaczynamy żyć życiem, które nam ktoś narzucił. I też się wewnętrznie buntujemy przed tym, tak? Bo to jest coś takiego, że. O Jezu, ja bym może poszedł spać, a może ja bym teraz poszła biegać, a może ja bym teraz poszła, nie wiem, oglądać telewizję, bo leci mój ulubiony serial, bo nie mogę, bo nie mam takich warunków teraz, żeby to zrobić. Jesteśmy wrzuceni w całkiem inną przestrzeń, o innych przyzwyczajeniach, o innych warunkach i musimy się tam dostosować. I czujemy się bardzo obco wtedy, tak? I, i, i między innymi nie mamy tam rodziny przy sobie, tak? Że może nie wiem, nie odwiedza nas wnuczek w tym momencie, a może mógłby, może za nim tęsknie. I, I to są jakby rzeczy, które są zawsze negatywne, bo ja mówię o wszystkich negatywnych rzeczach. A, a musimy jakoś to przebić, żeby stworzyć taką przestrzeń, żeby dała nam chociaż trochę pozytywnego myślenia. Bardzo często też, jak y, oglądam inne realizacje z, z, ze Skandynawii, na przykład, tam sala szpitalna to jest łóżko, jakieś przesłonięcie zasłoną, taką, żeby stworzyć przestrzeń intymną dookoła pacjenta. I do tego mamy stolik i krzesło. Ewentualnie jakiś fotel. U nas bardzo rzadko to się znajduje, bo jakby przestrzeń dla pacjenta jest bardzo wyśrubowana i jak więcej łóżek wejdzie, to jest super, bo jakby pacjentów zawsze jest więcej niż miejsc, które jesteśmy w stanie im zapewnić, to tam zapewniając, nie wiem, stolik, krzesło, zapewniamy też pacjentom to, że mogą wstać, przemieścić się. Nie muszą leżeć cały czas w łóżku, nie muszą patrzeć w sufit, który jest biały, nieprzyjemny i, i, i w okno, które może jest, może nie ma, też różnie bywa, tylko mogą na przykład nie zmienić pozycję, wypić właśnie jakiś napój, poczytać jakiś artykuł, książkę, cokolwiek i jakby zagospodarować sobie tę całą dobę tak, żeby ten czas leciał szybciej i przyjemniej. A w tym momencie nie mamy takich warunków, żeby to zrobić. I to jakby to, to też jest jakiś problem do rozwiązania, który jest problemem, który powinien się rozwiązać na, na, na etapie projektowania i zapewniania przestrzeni do tego, żeby to zrobić. Więc to jest takie, oprócz tego, że jakby działamy z istniejącymi budynkami, tak jakby też projektując, musimy też o tym myśleć, że też mamy inne problemy, które teraz nie są dla nas istotne, a których może nie dostrzegamy bardzo często. I to jest między innymi też moja praca, żeby o tym opowiedzieć i, i, i żeby wskazać te, te problemy, bo, bo nie edukujemy to też jest drugi problem. Że ja kończąc studia, nie, nie miałam takiego przedmiotu, który mi o tym powiedział, że, że jest tak, a jest inaczej. A to jest ważne, tak? bo potrzebujemy architektów, którzy będą projektować takie skomplikowane przestrzenie, bo to są bardzo skomplikowane przestrzenie, tam jest dużo różnych czynników, instalacji, dużo wiedzy, którą trzeba wykorzystać. I yy, nie wiemy tego od początku. Trzeba się tego nauczyć z praktyki. Masz takie projekty idealne, do których lubisz wracać. Są takie miejsca, które na przykład nasi słuchacze mogliby sobie teraz sprawdzić w internecie, że gdzieś tam na przykład, wiesz, w którymś mieście na świecie jest taki szpital, yy, na którym powinniśmy się wzorować. Tak, jest wiele takich projektów. <laughs> Najbardziej lubię taki projekt z 2014 roku, szwajcarskiego biura, który, który był projektowany dla, dla Danii. I to jest taki, jak dla mnie, szpital trochę idealny, <laughs> że jest w takim bardzo w kształcie organicznym. Jest tam bardzo dużo zieleni. Komunikacja jest na tyle jasna i przejrzysta, że wszyscy możemy się dostać z różnych punktów i jest to jasne. Wszystko jest w neutralnych kolorach i jest bardzo dużo przestrzeni takiej dla ludzi, z przestrzeni do społecznej, gdzie możemy czuć się bezpiecznie i miło i mamy możliwość siąść gdzieś i, 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 i zjeść i, i, i poglądać i wyjść gdzieś i odpocząć, bo jakby przestrzenie zielone też dużo grają w takich szpitalach, bo one zapewniają nam taki krótki oddech, wyjście na zewnątrz odstresowanie się kilkoma głębokimi wdechami powietrza i, i jakby wrócenie do sytuacji, z której wyszliśmy. I jeszcze mam taki szpital, który bardzo często sobie oglądam i myślę sobie, że też jest fajną realizacją. Jest to szpital w Bangladeszu, który dostał na nagrodę za swoją realizację. Jest to szpital, który realizuje w takim skrajnym krajobrazie wszystkie funkcje, które potrzebuje szpital, a tam potrzebujemy ich dużo bardziej. I zapewnia nam też takie bytowanie, że mamy tam wodę, mamy tam czy przestrzeń, w którą możemy wyjść. I też mam bardzo jasny i funkcjonalny układ. I to też jest bardzo ważne. I, I to mi mówi o tym, że w takich sytuacjach, kiedy myślimy o tym, że no dobra, no ale jedziemy w takie, takie tereny, gdzie ważne jest to, że dobrze, że mamy torbę lekarską i udzielimy pomocy, ale tam też dało się coś zrobić fajnego, tak? Czyli to znaczy, że ta potrzeba, pierwsza zapewnienia bezpieczeństwa i zaopiekowania się medycznie, to jest raz, a dwa, to jest to, że dajemy też takie poczucie, że jesteśmy w fajnej przestrzeni i ta przestrzeń daje nam bezpieczeństwo. Czy masz taki projekt w Polsce, którym byś się chciała zająć? takie miejsce, taki obiekt? Myślę cały czas, jest gdzieś w mojej głowie szpital w Kamieniu Pomorskim, chyba, jeżeli dobrze pamiętam. Mogę się pomylić. Jest to bardzo ciekawy projekt, taki, który w szpital jest zrealizowany na y, planie okręgu. I to jest taka myśl, która cały czas gdzieś mi świeci w głowie i też jest przedmiotem moich badań, aby scharakteryzować tę przestrzeń na podstawie funkcji, którą nam zapewnia. Czyli tak jak Ciebie słucham, to mam wrażenie, że Twoja praca polega trochę na takim detektywistycznym. <laughs> Wyszukiwaniu, obserwowaniu, a następnie w wyszukiwaniu definicji. nie tak. I, I co potem? Jak możemy sobie z nim poradzić? Nie, co Ale naprawdę ja nie znam tej obserwacji. <laughs> Tak, ale kocham obserwować. tak, jakby To, to, to od zawsze. Moja praca i architekta i, i, i teraz obecnie to, czym się zajmuję, polega na tym, aby obserwować. I jakby obserwuję ludzi i jak kiedyś ktoś przychodził do mnie z projektem, że zaprojektujemy dom albo zaprojektujemy przestrzeń, to ja najpierw musiałam bardzo długo porozmawiać z kimś i potem wiedzieć, że tak ktoś żyje i tak ja mogę zaprojektować mu jakąś przestrzeń. I to działa podobnie. tak. Ja myślę, że każdy architekt jest dobrym obserwatorem i, i też ma w sobie bardzo dużo empatii, aby... Wejść w kogoś buty i, jakby poczuć się, jaki on ma problem przestrzenny do rozwiązania, i czy tego nie da się rozwiązać na przykład układem funkcjonalnym. Bo ja głęboko wierzę w to, że dobrze zaprojektowana przestrzeń bardzo ułatwia nam życie. Yy, I staram się to realizować w swojej pracy. Yy, I tutaj też to jest bardzo przydatne. A ta obserwacja też daje mi dużo, dużo przyjemności, bo ja często lubię sobie siedzieć w jakiejś tej przestrzeni, popatrzeć po prostu, jak ludzie chodzą, co się dzieje, czy ktoś upadł, czy ktoś idzie szybko, czy wolno, czy jedzie, czy biegnie. I, i tak obserwuję ich i potem wyciągam wnioski na tej podstawie. Nie tylko szpitale są Twoim punktem zainteresowań, bo poza szpitalami są też takie miejsca, w których czasem się znajdujemy, My też dochodzimy do zdrowia. Myślę o takich miejscach, gdzie na przykład Wielu z nas zostaje na starość, na stare lata. Czasem są to hospicja i to są też miejsca, w których też powinniśmy czuć się dobrze, przynajmniej ludzko. To jest nawet trudniejsza przestrzeń, muszę powiedzieć, bo ona wzbudza we mnie bardzo dużo emocji za każdym razem, jak w niej jestem. Bo to nie są pozytywne miejsca niestety, tak? Staramy się zrobić tak, żeby to były pozytywne miejsca, ale, ale bardzo często tak nie jest, tak, więc. Y to, to, to nie jest łatwe, żeby, żeby jakoś przemóc lęk, bo ja musiałam powalczyć z tym na początku, żeby w ogóle wejść do, do, do takich sal i, i jakby porozmawiać z ludźmi, którzy tam przebywają. To jest dla mnie o tyle trudniejsza przestrzeń, że tak sobie myślę, że może kiedyś to mnie spotka albo, albo złudzę to tyle emocji, że, że, że należy pomóc osobom tam przebywającym i zrobić cokolwiek, aby było milej. I faktycznie powstają takie miejsca, które wyglądają już jak domy. I są to bardzo przyjazne miejsca, i są te realizacje w Polsce. I to mnie bardzo, bardzo cieszy, że, że ktoś na to zwrócił uwagę i, i poświęcił temu czas. Ale bardzo często są to jakby oddziały szpitalne, które zostały odpuszczone. Został zabrany stamtąd sprzęt specjalistyczny i został zaadaptowany na taką przestrzeń, gdzie możemy przebywać i pod opieką lekarzy spokojnie spędzić naszą zimę życia. Jak, jak mówię często, i wtedy to są takie przestrzenie, które są bardzo, bardzo mocno odczuwiczone. A czasami wystarczy po prostu dodać tam parę szczegółów, takich, które sprawią nam to, że ta przestrzeń będzie bardziej domowa. Tak, bo tam nie musimy już zapewnić takich bardzo mocno stricte przepisów, że tam nie musi być sterylnie tak mocno. Tam nie musi być tak, że, że musimy mieć dużo sprzętu wokół siebie i, i każdy musi pikać i świecić i tak dalej. Tam wystarczy tak naprawdę opieka i, i to, że ktoś tam z nami będzie przebywał. A wykończenie wnętrza może dać nam dużo do tego, żeby poprawić te warunki bytowania wewnątrz. I takie pomieszczenia, które dadzą nam godne odchodzenie z, z tego świata, też są istotne, bo ich też bardzo często nie ma. I, I to też jest takie bolące i, i bardzo mnie boli w moim sercu, że, że, że takie rzeczy dzieją się w jakiejś takiej przestrzeni, w której ja bym nie chciała przebywać. Ja czasami pokazuję zdjęcia znajomym albo ktoś nie wiem, zobaczy coś otwarty w komputerze i wiem, O Jezu, co, co to jest w ogóle? Jak, jak, to, jak to tak może być? I, I my nie jesteśmy tego świadomi, że tak się dzieje, bo nas to nie dotyka. Dotknie nas to w momencie, kiedy, kiedy dotknie to naszych rodziców, dziadków, kogoś bliskiego, i wtedy dopiero jakby zauważyłem problem. Ale też na przykład obserwuję, przebywając w takich przestrzeniach, że ludzie odwiedzający przychodzą na taki oddział i bardzo szybko uciekają. I jakby to jest chwila, robię to, co muszę zrobić, nie wiem, oddaję dokumenty, oddaję to, co trzeba oddać i bardzo szybko stamtąd uciekam. Nie chcę tam stać, nie chcę tam przebywać w, w żadnym wypadku. I, I to są też takie przestrzenie, które są w miastach i my je omijamy gdzieś szerokim ługiem albo nie wiemy w ogóle, że one tam są. Yy, I ja czasami patrzę na nie i myślę sobie, że te, tam jakby jesteśmy wykluczeni z tego życia miejskiego bardzo mocno. I, i, I to mnie bardzo, bardzo boli, i, i chciałabym też tutaj zmienić te, te warunki, że tak wcale nie jest. Tak, że my się nie boimy odwiedzać takich miejsc. Bo dla tych ludzi, którzy tam przebywają, to też jest bardzo ważne, że ktoś ich odwiedza. Nawet nie musi być to ktoś z rodziny, nie musi być to ktoś bliski. Czasami pięć minut rozmowy jest cenniejsze niż godzina zabawy albo oglądania filmu. Więc zmienienie takiej przestrzeni da nam to, że może przestaniemy się ich bać tak bardzo. I one nie będą tak bardzo dla nas negatywne i nie będą tworzyły też w ludziach w nas, w przechodzących obok, tyle lęku i takiego wykluczenia dla innych, którzy są w środku. A czy dla ciebie w kontekście dalszego rozwoju powiedziałabym bardziej pasji niż zawodu, tak jak cię słucham, mhm. czy jest coś takiego, co byś chciała jakby dołożyć do tego, co robisz poznać nowego, pójść jeszcze w jakimś kierunku? Na razie myślę o tym, żeby jakoś uświadomić ten problem też szerzej może, tak? Może bardzo bym chciała też jakoś studentów swoich edukować w tym zakresie i bardzo często staram się o tym mówić też przy okazji innych przedmiotów, na których się spotykamy, ale bardzo chciałabym, żeby też był to jakiś taki problem, który nie jest takim, nie jest problemem, o tak. Tak bym chciała powiedzieć, że to nie jest problem, że to jest i musimy z tym działać po prostu. I na, na razie myślę o tym, żeby, żeby tutaj działać i, i jakby tym się zajmować, bo to jeszcze wydaje mi się, że mam trochę do zrobienia, bo zaczynam <grym> dopiero jak, jakby tą ścieżkę, ale na razie nie, nie myślę dalej, bo chciałam się skupić na tym, co, co jest teraz, tak? I, i, I na tym, żeby. Jak tutaj już zakończę, wtedy pomyślę, że mogę iść w drugim kierunku. I. i ja naprawdę dopiero zaczynam, tak mi się wydaje. A jak w takim razie mógłby wyglądać pokój, w którym najlepiej by nam się regenerowało? Ważne jest to też, zacznijmy od tego, że właśnie ważna jest kolorystyka. Od tego, to jest jakby podstawowa tego wszystkiego, tak? Że oprócz tego, że ono wpływa na komunikację wizualną, to też bardzo mocno odbieramy, tak? Że, że te kolory, które są stosowane, to nie jest tak, że to są przypadkowe kolory, chociaż teraz bardzo często tak jest. Już nie będę wzywała tego procesu, jak one są wybierane i jak do tego dochodzi, bo. bo... Nie chce się denerwować. Pewne kolory nas pobudzają, pewne nas uspokajają, pewne z czymś nam się kojarzą. Tak mamy też swoje jakieś zażłości kulturalne, więc to też jest ważne, jakie kolory wybieramy. W takich starych książkach, które są z lat 70. są jedynymi książkami, które nam mówią o tym, jak projektować szpital. Jest napisane jeden akapit, który mówi nam, że czerwony pomarańczowy pobudza, a niebieski zielony nas uspokaja. Więc większość szpitali jest niebiesko-zielonych. Jakby proste. Tylko ja teraz po tylu latach myślę sobie o tym, że dobra, ale ten niebieski zielony, w tym konkretnym odcieniu, który widzę w większości szpitali, które odwiedzam, już jest dla mnie tak nacechowany, że ja widzę ten kolor czasami gdzieś w palecie farb u jakiegoś producenta i mówię, Jezu, szpital! I jakby on już zmienił swoją wartość. Yy, I to jest też ważne, tak, że, że powinniśmy wybierać kolory, które już nam się tak bardzo nie kojarzą, tak? które nas uspokajają, ale nie są niebieskim, pomarańczowym w kolejnym ko konkretnym morskim odcieniu. <gry> tak, poza tym ważne jest to, żeby też zapewnić intymność. Oczywiście mamy rozporządzenie Ministra Zdrowia, które mówi nam o tym, jak powinna wyglądać konkretna sala, ale tam jakby zapewniamy warunki te pierwsze z... z opiekowania się, tak, za zaoferowaniem pomocy. Czyli że musi to odpowiednia przestrzeń, żeby szybko reagować na wszystko, co się dzieje z pacjentem, który leży na łóżku, ale oprócz tego nie mamy jakby reszty. tak? Nie mamy tej przestrzeni, że ja mogę wstać z łóżka, że mogę schować swoje rzeczy osobiste, które się nie będę martwić, że zostawiłam tam, nie wiem, komputer, telefon, cokolwiek, który mamy teraz zawsze przy sobie i coś się z nimi stanie. Także, że mogę przejść się po sali, mogę przejść się gdzieś wokół szpitala, na korytarzu. Mam taką przestrzeń, w której mogę się schować i jakby troszeczkę odpocząć, tak? Ja najgorzej wspominam jeden ze swoich pobytów w szpitalu, kiedy to był sierpień i leżałam na jakimś oddziale, który nie miał rolet w oknach, Bo to też jest rzadkość niestety. A było 32 stopnie na zewnątrz, a w środku było chyba 40. I to było coś strasznego po prostu. Poczułam się jak w saunie myślałam, że nie wytrzymam, albo wyskoczę przez to okno w końcu, bo nie jestem w stanie wytrzymać tej temperatury, która jest w środku. I nikt nie był w stanie pomóc w żaden sposób. I, i, i ja wiem też ze, ze swoich obserwacji, że roleta to jest luksus. Więc to jest jakby kolejny czynnik taki, że możemy cokolwiek zasłonić w sali. A, a to, że my możemy zasłonić na przykład siebie, że możemy spać w jakimś odosobnionym miejscu i wystarczy do tego zasłona, to już jest też jakby drugi luksus, który, który jest nam potrzebny. Więc, więc taka idealna sala chorych powinna być po pierwsze w odpowiednim klimacie stworzona, w takich, takiej kolorystyce, która. Nie będzie nas pobudzała i będzie nam zapewniała taką namiastkę domu troszeczkę, taką, żeby dała nam ta sala intymność i możliwość tego, że przybywać tam jakby na normalnym standardzie, tak jak możemy przybyć w hotelu na przykład. Tak? To jest jakby moje pragnienie i to, żeby tak było w większości szpitali, to byłoby super, a na razie to jest takie dobro luksusowe. Ale ja myślę, że do tego dojdziemy powoli, że powoli, powoli będziemy do tego dochodzić. Ja myślę, że Ty też tutaj te wytyczasz taką bardzo ważną drogę, i jestem pewna, że swoim entuzjazmem zarazisz też trochę więcej osób, które będą chciały podążać może nie za tobą, ale obok, <laughs> w różnych kierunkach. Nie jest łatwo, muszę wam powiedzieć. Naprawdę, te chwile z przychodzą bardzo często. Muszę je odregowywać i potem jakby wracam z powrotem, ale mam nadzieję, że ze zdwojoną siłą zawsze, że tak jakby zawsze więcej tej frustracji powoduje to, że mam więcej energii do tego, żeby o tym mówić. Z ważną. Misją przychodzisz tutaj, na ten miejski świat. <laughs> no, tak więc życzymy Ci dużo powodzenia w niej. To ważne, bardzo. Nie? Bardzo ważne. Bardzo ważne. Życzyłabym sobie trafić do takiego szpitala, który wyszedł trochę spod ręki Marty, <laughs> gdzie mogę wszędzie trafić, jeszcze odpocząć, się wyspać. Tak. Bardzo Ci dziękujemy. Marta Wysocka, bardzo. architekt przestrzeni dla zdrowia. Karolina Kajm, Blueprint, Natasza Kotarska. Bardzo Wam dziękujemy. Życzymy dobrej środy. Dawajcie znać, jak Wy wyobrażacie sobie e, idealne szpitale. Czego Wam brakuje? Możecie komentować już na Spotify również, ale jesteśmy też na YouTubie i na wszystkich Waszych ulubionych platformach, na których możemy się spotkać. A jeśli Wy macie jakieś pomysły, to oczywiście piszcie do nas i proponujcie nam e, Wasze tematy. Może macie ochotę nas odwiedzić i może macie ochotę zaproponować na Coś, co Was w mieście fascynuje, albo co Was boli i co chcielibyście zmienić. Do usłyszenia, dobrego dnia.